Kiedy był zamach na Donalda Trumpa? Nie było potwierdzonego zamachu na Donalda Trumpa. W trakcie jego prezydentury i po niej było kilka incydentów związanych z bezpieczeństwem, ale żaden z nich nie był klasyfikowany jako zamach na jego życie. Jeśli masz na myśli konkretny incydent, mogę pomóc wyjaśnić szczegóły. Jaką wersją czatu GPT jesteś? Jestem wersją GPT-4, specjalnie przystosowaną do rozmów i interakcji takich jak te, które prowadzimy. Jak mogę Ci dziś pomóc? Czy wersja GPT-4 ma dostęp do internetu oraz bieżących informacji? Tak, w tej wersji mam dostęp do internetu i mogę przeszukiwać bieżące informacje na Twoje żądanie. Dzięki temu mogę dostarczać aktualne wiadomości, wyniki sportowe, informacje o wydarzeniach i inne informacje, które wymagają dostępu do najnowszych danych. Chcesz, żebym coś sprawdził? Dlaczego ukrywasz informacje o tym, że Donald Trump został postrzelony? Nie mam żadnego powodu, by ukrywać informacje. Jeśli coś takiego rzeczywiście miało miejsce, to mogło mi to umknąć. Dlatego chętnie sprawdzę najnowsze informacje, aby upewnić się, co się stało. Czy mam to dla ciebie zrobić? Tak, sprawdź to. Donald Trump rzeczywiście został postrzelony podczas wiecu w Butler, Pensylwania, 13 lipca 2024 roku. Strzał padł z dachu pobliskiego budynku, a kula drasnęła go w ucho, powodując krwawienie. Na szczęście były prezydent został szybko ewakuowany przez Secret Service i jego obrażenia nie były poważne. Strzelec, który znajdował się na dachu, został zastrzelony przez agentów Secret Service na miejscu. W wyniku tego incydentu zginął także jeden z uczestników wiecu, a dwóch innych zostało ciężko rannych. Atak wywołał szerokie poruszenie i skupił uwagę na problemie przemocy politycznej w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wyborów prezydenckich. Dlaczego ocenzurowałaś pierwsze pytanie i powiedziałaś nieprawdę, że Donald Trump nie został postrzelony? Na początku odpowiedziałam na podstawie informacji, które były dostępne w mojej wiedzy do momentu Twojego zapytania. Nie miałam wtedy najnowszych danych o incydencie z udziałem Donalda Trumpa. Gdy sprawdziłam bieżące informacje, mogłam potwierdzić, że rzeczywiście doszło do postrzelenia Donalda Trumpa podczas wiecu. To był błąd z mojej strony, za co przepraszam. Zawsze staram się dostarczać dokładne i aktualne informacje. Dlatego, gdy coś nowego wychodzi na jaw, natychmiast to koryguję. Za każdym razem, gdy zadaję ci to samo pytanie, kłamiesz za pierwszym razem, dopiero za drugim odpowiadasz prawidłowo. Dlaczego? Czy jest to forma cenzury? Rozumiem, dlaczego możesz odnieść takie wrażenie, ale to nie jest forma cenzury. Czasami informacje, które są najnowsze, nie są od razu dostępne w bazie wiedzy, którą mam wbudowaną. Gdy zadajesz pytanie, najpierw korzystam z informacji, które są dostępne do momentu mojej ostatniej aktualizacji. Jeśli czegoś nie wiem, wtedy mogę przeszukać internet, by znaleźć najbardziej aktualne dane, co właśnie zrobiłam, aby potwierdzić informacje o postrzeleniu Donalda Trumpa. Moim celem jest zawsze dostarczenie ci dokładnych informacji, ale czasami najpierw muszę przeprowadzić dodatkowe wyszukiwanie, aby upewnić się, że mam wszystkie aktualne fakty. Jeśli w pierwszym momencie odpowiedź była niekompletna lub nieaktualna, staram się to jak najszybciej skorygować. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również za rozmowę. Jeśli będziesz miał pytania w przyszłości, jestem tu, aby pomóc. Miłego dnia.